Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj znowu film z serii o nieruchomościach, bo idziemy zobaczyć dom, ale chyba taki dom w szeregówce. Nie wolno stojąca willa, tylko dom w szeregówce, ale jeszcze też pewny nie jestem, bo na ogłoszeniu nie było to za bardzo tak dokładnie pokazane. Prawdopodobnie jest tam basen i zaraz wam powiem, ile pokoi, ile łazienek i jak to wszystko wygląda. A idziemy tam pieszo, bo znajduje się to tylko 3 minuty drogi pieszo od naszego miejsca zamieszkania, więc jeśli tylko interesują was tematy o nieruchomościach w Tajlandii, to koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmem, a jak macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach, chętnie odpowiem, jeśli tylko będę znał odpowiedź, a my dosłownie za minutkę będziemy już na miejscu. Dom ma dwa zamykane pokoje, living room, czyli taki salon, dodatkowo kuchnia, łazienka, basen i kosztuje na wynajem 25 tysięcy batów na miesiąc, czyli taniej niż to mieszkanie, które widzieliśmy na 19 piętrze w poprzednim filmie. Ok, wchodzimy do domu. Ok, 2 bedroom and 3 bathroom. Czekaj, chyba trzeba ściągnąć, bo tutaj chyba nie ściągnąłem. Tak, to jest ściągnę. And this is the living room, yes? Yes, the living room. Mm-hmm. And you have the toilet upstairs also. Upstairs, mm-hmm. Okay. Yes, upstairs okay. Mm-hmm. We have a washing machine and fully furnished, ready to move in. Okay. A więc mamy pralkę, mamy meble w kuchni i że niby wszystko jest gotowe do wprowadzenia się. Tutaj z kuchni mamy wejście. Wyjście na zewnątrz. Mhm. This is one of bathroom. A storage. Okay. A guest toilet. Okay. Okay. Czyli to jest łazienka dla gości. No nie wiem, pani się miała. Dobra. Jest ok, jest ok. Nie trzeba pani powiedzieć. To dobra, jeszcze raz. Tutaj mamy ten salonik. Po wejściu prosto z domu jest salonik na dole. I w sumie tylko kuchnia, a u góry są pokoje. Tutaj jest kanapa. I tak to wygląda. Tutaj jeszcze właśnie taki dosyć spory stół z 4 krzesłami. I tutaj też jest taka mini lada z 2 hokerami. No okej. Okay. I schody na górę do 2 pokoi. 2 pokoi i łazienek. 25 tysięcy batów na miesiąc to jest jakieś 2600, 2700 w złotówkach, w przeliczeniu na złotówki na miesiąc. Okej, okay. Czyli tu mamy jedną sypialnię zamykaną. Duże łóżko. Meble. Okej. Okay. I wyjście na balkon. I jeszcze jakieś takie meble. I co? No, oglądaj. Aha, i tutaj jest ten balkonik. I no, tutaj jest właśnie brama, którą się wchodzi. Po prawej stronie, z ulicy. No, tylko tu jest spokojnie, bo tutaj praktycznie nikt nie jeździ. Żadne samochody, żadne skutery. Prawie, że nikt, oprócz mieszkańców, a mieszkańców nie jest za dużo. No i tutaj jest takie budynki, gdzie też są różne mieszkania i wiem, że tutaj w jednym jest fryzjer, bo kiedyś Dorota tu była. Klimatyzacja na balkonie, balkon dosyć duży, ale już nie wieje też tak, jak wiało w tym poprzednim mieszkaniu. A więc duża szafa z lustrami, łazienka, czyli prysznic, toaleta i tu taka szafka z umywalką, lustro, no okej. Okay. Korytarzek i druga łazienka z pokojem. Okay. No, tutaj jest chyba ta główna sypialnia. Mają moskitiery tutaj w oknach. Aha. Jakiś basen, to nie jest nasz, to jest tu z tego. Znaczy nasz, w sensie nie stąd. Nasz jest tam na początku. Mhm. Tutaj z tej sypialni jest taki widok na basen. I na drzewo plamery. I drzewo plumerii, są moskitiery, jakby ktoś w nocy chciał zostawić okno otwarte. Tutaj na telewizory to są takie starodawne, ale dosyć duży pokój jest. No ten jest chyba większy niż tamten. No ten jest jeszcze większy, tak. No to taki będzie bardziej master bedroom.
Nie, no naprawdę duża. I też duża szafa z lustrami i też łazienka z tego pokoju. No w sumie taka sama. Czyli toaleta, szafka, lustro i prysznic. Szafa. Mm-hmm. Difference. Mm-hmm. Okay. So two bedroom, two bathroom here. Two bedroom, three bathroom. Ah, three bathroom, yes, because one outside. No chyba jest taki sam ten pokój, tylko tu jest jeszcze łóżko, nie wiem, że zdaje. No bo w sumie skąd miała być inna ściana? No w sumie, może i taki sam, no. If you walk out this way, you can find 7-Eleven. Yes, yes. Mm-hmm. We know this area because we live here. Oh, you live here. A też jest klimatyzacja, jakby co? No tutaj jest tak ciepło, nie? Tu jest w porównaniu tego mieszkania tam na 19 piętrze. It's working, yes? Yes, it's working. Okay. Russian also? No, no, from Poland. We are from Poland. Oh, you're from Poland. Okay. Yes, yes. Sorry. No problem. Okay. A tu jest fajnie, jest takie duże, przestronne, wysokie. It's nice because it's high. Yeah, high. No spoko dom, tylko tu jest tak gorąco. If your friend like this house, you can tell your friend to send one money deposit first. Okay, one. To reserve the place. Yeah. Okay. Okay. So when they move in, they can come to pay the rest. For the contract is 2+1. No, kuchnia jest w takim trochę średnim stanie. Te meble takie tutaj troszkę poobdzierane i tak dalej. Też przydałoby się je umyć. No, wszystkie te mieszkania ogólnie trzeba czyścić po wprowadzeniu się. No bo są takie troszkę zaniedbane, jak to w Tajlandii. No lodówka taka mała, też w porównaniu do tamtego mieszkania, gdzie wolałbym mieszkać. Czy w tym mieszkaniu, tutaj w tym domu, czy w tym mieszkaniu na 19 piętrze, ale chyba na 19 piętrze w tamtym mieszkaniu. Z tego względu, że tam jest kozacki basen, piękne widoki, a tutaj jednak ściana za oknem. No ale kurczę, no zależy co kto potrzebuje. This is only the storage, yes? Yes, the storage. I can open. Ah, okay. We can put something here. Yeah, something like a luggage. Yes, luggage or something. Yes, yes, yes. Okay, okay. A tutaj też są moskitiery. No w każdym oknie. Okej, okay, jeszcze tylko tak. Tutaj jest takie wejście do tego domu. Bo tak mówiłem, że jest to szeregówka. Jest to mieszkanie tutaj akurat już ostatnie, trzecie. Czy czwarte. Bo tutaj jest jeszcze jedno, drugie i tam trzecie. No i pierwsze to jest akurat biuro. Więc to jest to taka szeregówka. No i tutaj jest u góry ten balkon jeden z tej strony budynku. No i z drugiej strony budynku to właśnie to, co tam było widać na basen i na to drzewo plumerii, jak Emi mówiła. Tutaj akurat obecnie stoją skutery, ale jak się ktoś tutaj wprowadzi, to te skutery zostaną zabrane, więc będzie tutaj można nawet zaparkować samochód, czy swój po prostu skuter, czy nawet sobie tutaj wyciągnąć jakiś stolik, czy krzesełka i po prostu, żeby jeszcze tutaj mieć takie dodatkowe miejsce do spędzania czasu, więc... No więc taki to dom w szeregówce. No i tak jak jeszcze też wspominałem, że tutaj też są jakieś mieszkania, fryzjer akurat w jednym z tych tutaj budynków, w jednej tej szeregówce. No i praktycznie to jest całe tutaj takie podwórko. I tutaj jest wyjście na główną ulicę, ale ta ulica jest naprawdę bardzo, bardzo spokojna. I jeszcze po lewej stronie tutaj jest nawet basen taki wspólny dla mieszkańców chyba. Ten basen jest chyba wspólny dla wszystkich, tak? Okej, okay, tylko że to jest taki basen, no... A, właśnie, tutaj jeszcze ktoś sobie mieszka, to akurat sobie tutaj od razu wchodzi. Tylko to jest takie troszeczkę starodawne i w takim stanie, no, kurczę, no, no w takim, jak widać. Ale jest tutaj parę leżaków, stół z ławeczkami i jak najbardziej woda jest czysta, więc raczej bez problemu można się tu kąpać i używać basenu. No, tylko tutaj tak na zewnątrz jest po prostu tak betonowo. A nie jakoś wykafelkowane, czy wypłytkowane właśnie. Jakoś tak fajnie zadbane. No ale ogólnie nie jest jakoś bardzo, bardzo źle. Tutaj mam takie widoki. I ogólnie bardzo cicha dzielnica tutaj i ta ulica. Teren jest zamknięty. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Teren ogólnie jest zamknięty.
No i taka o sobie dzielnica spokojna. A jeszcze w ramach podsumowania chcielibyśmy powiedzieć, że jednak no, to mieszkanie, ten dom tutaj, który teraz widzieliśmy, no to raczej będzie w nim bardzo gorąco. No bo patrząc, porównując ten dom do tego mieszkania, które było tam na 19 piętrze, to jest naprawdę ogromna różnica. Tutaj jednak powietrze stoi, jest to zabudowane, wszystko tak dookoła murami i tak dalej. Naprawdę nie ma wiatru, w ogóle nie ma wiatru. Jeśli ktoś lubi takie gorące powietrze w domu i stojące, no to nie ma problemów. Wiatraki na pewno by musiały tutaj być, żeby normalnie jakoś móc żyć i funkcjonować. Myślę, że jest to ważne, bo tak jak my tutaj już mieszkamy naprawdę długo w Pattaji, no właśnie tutaj jest lekki wiaterek i od razu jest taka różnica. Więc wiemy, że mieszkanie od strony północnej jest dużo lepsze niż na przykład od strony południowej. Jak wieje, to też jest dużo lepiej i takie jeszcze jakieś różne inne rzeczy, które od razu już nam się rzucają w oczy i je zauważamy. No i tutaj akurat rzuciło nam się to w oczy, że jest bardzo gorąco. Tak, kolejny film już tutaj mamy zaplanowany, bo rozmawialiśmy z tą panią, która tutaj właśnie pokazywała nam to mieszkanie, że chce nam pokazać jeszcze jedno mieszkanie czy dom, bo już w sumie nie wiem, na Pratamnaku, ale nie tutaj, tylko tam troszeczkę dalej, więc jesteśmy umówieni na poniedziałek, więc następny vlog prawdopodobnie znowu będzie o jakichś nieruchomościach lub dwa do przodu, także... Jeśli ktoś jest zainteresowany, to warto śledzić kanał. Jeśli się chce wynająć ten dom, to trzeba zapłacić depozyt. I depozyt chyba tutaj jest za 2 miesiące. I też w sumie nie wiem, jak było w tamtym mieszkaniu poprzednim, czy też nie trzeba było za 2 miesiące, bo w sumie nie dopytałem tego dokładnie. A tutaj pani sama po prostu przypomniała o tym, że trzeba zapłacić depozyt. I chyba wydawało mi się, że powiedziała, że za 2 miesiące plus za miesiąc, który się zaczyna wynajmować, czyli tak jakby potrójnie, więc 3 razy 25 tysięcy, 75 tysięcy by trzeba było zapłacić aż na starcie. Więc to bardzo dużo ogólnie za ten dom. No chyba, że udałoby się dogadać z właścicielem, że tylko za 1 miesiąc depozytu i za miesiąc, w którym zaczynamy mieszkać, no to koszty by były 50 tysięcy batów, czyli jakieś 5,5 tysiąca złotych trzeba by było w pierwszym miesiącu zapłacić, ale później jak się będziemy wyprowadzać, no to depozyt standardowo jest zwracany. No, tylko po prostu na razie jest zablokowany. A więc jeśli my mielibyśmy wyrazić swoje zdanie, w którym byśmy woleli mieszkać miejscu, czy tutaj w tym domu, czy tam w tym mieszkaniu, które widzieliśmy ostatnio przy głównej ulicy, no to jedno ma swoje plusy i minusy i drugie ma swoje plusy i minusy, ale mimo wszystko, że mieszkanie ma minusy takie, że jest trochę takie zaniedbane, jest głośno trochę od tej ulicy i tak dalej, to jednak mimo wszystko wybralibyśmy zdecydowanie to mieszkanie. No bo i te widoki są dużo lepsze, i te balkony takie otwierane, przeszklone, to znaczy drzwi balkonowe w mieszkaniu, z salonu, i to, że też z pokoju mamy piękne widoki, i z drugiego pokoju, i z łazienki, i że mamy tam naprawdę bardzo duże baseny, gdzie można się wyszaleć, czy dzieci właśnie bardziej miałem na myśli, bo są też te ślizgawki i jest to wszystko takie zadbane, lepsze, więc zdecydowanie to mieszkanie jest też droższe miesięcznie, no niestety tam jakieś 500 zł mniej więcej miesięcznie, ok, ale zdecydowanie jest lepsze. Ja myślę, że też tam by się dało coś może zbić troszkę cenę z tych 28, przynajmniej teraz, kiedy jest ten sezon deszczowy, kiedy nie ma ogólnie sezonu. Gdybyśmy to my mieli tam mieszkać, to my na pewno wybralibyśmy to mieszkanie. Dzisiaj troszkę krócej niż ostatnio, nie było za bardzo co pokazywać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i każdy zostawi łapkę w górę pod tym filmem. Osoby, które nie subskrybują, zasubskrybują kanał, klikną dzwoneczek. Jeśli są jakieś pytania, to tak jak mówiłem, proszę zostawić w komentarzach. A ja teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym chcę Wam pokazać wyjątkową restaurację, która znajduje się tutaj na Pratamnaku, bardzo blisko nas. Jest to naprawdę wyjątkowa restauracja pod kilkoma różnymi względami, więc sami zobaczcie, jak wygląda ta restauracja, co to za miejsce, gdzie ono się znajduje, jakie z tej restauracji są widoki, jakie jedzenie można tam zamówić, jakie picie, także no naprawdę jest to mega fajny filmik, na który Was teraz serdecznie zapraszam. I oczywiście link do tego filmu znajdziecie w opisie tego filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu oraz wyświetla Wam się ikonka po prawej stronie teraz z tym filmem, więc możecie od razu w nią kliknąć i przejść do tego wideo. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego materiału i zapraszam od razu do kolejnego. Pozdrawiam, na razie, hej, cześć!